Mateusz Kaniowski. Chcesz być bezpieczny i anonimowy w internecie? Jeśli tak, to teraz chwila dla sponsora tego wywiadu, Surfshark VPN, a następnie przejdziemy do rozmowy. Dlaczego użytkownicy korzystają z VPN? Dlatego, że jest to wirtualna sieć prywatna, z którą łączymy się przez zaszyfrowany tunel, dzięki czemu jesteśmy w internecie bezpieczni. Możemy przykładowo ukryć swój adres IP, możemy łączyć się z publicznym Wi-Fi, nie bojąc się, że ktoś wkradnie się i zobaczy nasze dane. Co bardzo ważne, dostajemy dostęp do zablokowanych stron. Jeżeli jesteście fanami sportu, to wiecie, że na przykład w naszym kraju nie można oglądać pewnych lig. Na przykład na zagranicznych wakacjach nie możecie zobaczyć tej ligi, którą najbardziej chcecie, albo macie zablokowanego Netflixa w danym kraju. Możecie zmienić swoje IP, żeby udawać, że jesteście gdzieś indziej i spokojnie oglądać ulubione materiały. Działa to bardzo intuicyjnie. Wystarczy, że pobierzecie odpowiednie rozszerzenie i pamiętajcie, że konto jest dostępne dla wielu urządzeń. Jeżeli chcesz zmienić lokalizację, wchodzimy sobie tutaj, wybieramy i staje się to bardzo łatwe. Jeżeli też chcecie skorzystać, to macie 3 miesiące gratis z kodem KANU. Wszystko w przypiętym komentarzu. Mateusz Kaniowski, razem ze mną Wojtek Gola. Cześć, witam. Wojtku, co ty chcesz przekazać widzom, bo ja nigdy nie widziałem ciebie tak chętnego na wywiad jak dzisiaj. Nie, stary, tylko wiesz co, nie mam czasu dzisiaj, więc stwierdziłem, że daję jeden wywiad i lecę dalej. Kurczę, to jest szacunek dla was, moi widzowie, bo właśnie wie, że wy będziecie chcieli go zobaczyć. Wojtas, Boxdel wyjeżdża po walce. Zgadza się. Czy ty jesteś zazdrosny? Absolutnie. Cieszę się, że w końcu ma szansę wyjść do tego oktagonu. Mam nadzieję, że tym razem dojdzie do walki. Wszystko na to wskazuje. Już Michał jest w poważeniu. Był face to face. No teraz już jakby myślę, że możemy tylko usiąść sobie wygodnie. Jutro na miejscu i cieszy się tą walką. Niezależnie od tego, czy Kasiusz wygra, czy przegra, na punkt oczywiście, to Michał wychodzi do walki. Jeżeli Kasiusz zostanie znokautowany, no to wtedy wiadomo, że do tej walki nie dojdzie. Natomiast jeżeli Michał wygrałby w pierwszej rundzie z Kasiuszem poprzez knockout, to daje mu 30 tysięcy złotych. Ty Boxdelowi. Zgadza się. Żeby miał motywację jeszcze większą do zwycięstwa. On takimi drobnymi to tak rzuca w dziewczyny w klubach. No, rzuca, ale jeszcze mi trochę wisi. Więc wiesz, więc tak nie do końca. Dobra. Słowa widzisz, ten wie. Dobra. Czekaj, muszę zrobić tytuł. Gola, dwukropek, Boxdel wisi mi dużo hajsu, 30 tysięcy jak wygra. Już nie męczmy Michała. Odciągnę mu od długu, może tak. Dobra, inaczej. Światło! Niech się stanie światłość w końcu. To inaczej. Wisi mi 75 koła na cele charytatywne. To może te 75 koła. Dobra, najważniejsze, czy ty jesteś zazdrosny? Ale o co? Że to ty nie walczysz, bo ty zawsze lubisz takie walki. Chciałbyś dopiero z Jackiem Murańskim walczyć. Prędzej z Jackiem Murańskim niż z Kasiuszem. Z Kasiuszem uważam, że nie miałbym żadnej szans na tę chwilę. Miałem operację przegrody nosowej. Jeszcze miesiąc muszę poczekać. Dlaczego pan Jacek mówi właśnie o żołnierzach polskich i to już mówi od kilku minut? Może tak sobie wkręcił, że chce tutaj oddać hołd. Nie wiem, byku, ale się zawiesiłeś. Tak, bo jak słyszę cały czas o... to nie wiem, czy tutaj mam jakichś żołnierzy na scenie, czy o co chodzi. Przepraszam cię. Wojtku, to nie był brak szacunku, to po prostu Jacek... profesjonalne zachowanie z twojej strony. Zostałem wciągnięty do krainy, o której nie miałem pojęcia, więc możemy kontynuować ten wywiad. Dobra, już pomijając długi Boxdela wobec ciebie i innych zawodników, czy uważasz, że Boxdel ma jakiekolwiek szanse z Kasiem? Boxdel jest silny, jak się okazało, nie waży 115, ale 127 kilo w ciuchach. Ale co w tej śmiesznego? Czyli że kłamał, że waży 115 i to wyszło nagle na bazę, że 127? Mnie zastanawia bardziej, ile ważył wcześniej. Jak on chciał walczyć ze mną w 100 kg, stary? Mogłem śmiało się zakładać, jak on ważył ze 145. Ale dobra, nieważne. Minus te buty wielkie, minus ciuchy. To myślę, 126. Że... Nie, no myślę, że 124 może ważyć, co i tak jest dosyć dużo, więc jak ja bym miał obstawiać, to jeżeli Michał trafi jakimś cudem Kasiusza mocno, wszystko jest możliwe, stary. Może gada gdzieś tu nie ten, wiedzie się, taki Michał ma mocne te ciosy. Siarciste? No, siarczyste, ale... Nie, no dobra, stary, mogę powiedzieć swoją szczerą opinię? Uważam, że w pięściarstwie, w boksie, w dyscyplinie, którą całe życie robił Kasio, a właściwie to parę lat swojego życia, to nie są małe rękawice, gdzie można trafić cudem. Uważam, że Boxdel
wziął tę walkę, nie myślisz nad tym za dużo, bo gdyby były małe rękawice, to spoko, może ale... Myślałem, że się z tego wykaraska. Ale tu nagle stoi, kurwa, na face to face z Kasiuszem. Ale w dużych rękawicach uważam, że Boxdel, no, nawet jak będzie zmęczony Kasiu, to Kasiu robił to całe życie. Kasiu ma kondycję. To jest moim zdaniem mismatch kompletny. A jeżeli Boxdel go zraszuje, zszarżuje, przyciśnie do oktagonu i zacznie go okładać swoimi ciężkimi rękoma? Wiem, że w dużych rękawicach to ja ci powiem, co się stanie. Kasiusz stanie tak i nic nie dostanie. Okej. Zobaczymy. Nie to, żebym nie kibicował Boxdelowi, co po prostu takie jest moje zdanie, że formuła tej walki odbiera mu jakiekolwiek możliwości. To może inaczej, wstać mi do klatki rzymskiej. Poczekajmy, przebudujmy i Michał też toczy walkę w klatce rzymskiej. Naprawdę? No stary, wiesz, ja bym czyli to właśnie ogłaszasz? Nie ogłaszam tego, ponieważ musimy się wszyscy na to zgodzić, ale to naprawdę jest to przedostatnia walka. Czyli można by... Co będzie ostatnie? Jacek Murański kontra Arkadiusz Tańcula. To będzie ostatnia walka? Tak, ponieważ musimy rozebrać oktagon, przebudować cały system i zbudować, postawić klatkę rzymską. I w tym ja nie momencie mogę z tego. Kasio mógłby odpocząć i wszedłby Boxdel z Kasiuszem już do klatki rzymskiej. O! Gladiatorzy, kurwa! Ej! Nie popisuj się, że umiesz powiedzieć R u mnie na kanale, że przez ciebie będą rzuty dolar. Za chwilę idę do Rafała. Dajemy wtedy czas Kasiuszowi na odpoczynek. Klatka rzymska się buduje i Kasiusz z Boxdelem walczą w klatce rzymskiej. Czy to wymyśliłeś właśnie na tym wywiadzie? W tym momencie, stary. Nie wiem, co na to reszta wspólników, ale wydaje mi się to mocny pomysł. I wtedy te szanse Boxdela lekko rosną, bo Kasiusz nie może wtedy aż tak uciekać. I no, szanse wzrosną. A wtedy te 40, no nie, no dobra, 30% więcej szans. Czemu 30? No bo powierzchnia klatki się zmniejsza. Ale czemu nie ogłosiliście? Bo... No, zmniejsza się znacznie, ponieważ trzykrotnie. I wtedy... Czemu nie ogłosiłeś, że stary Muran i Tańcula walczą w main evencie? To nie jest końca main event, ale bardziej taki event specjalny, który będzie potraktowany przez wielu jako main event, ponieważ jak widać, budzi przeogromne emocje. Rozmawiałem z Arturem Szpilką, który powiedział, że gdyby usłyszał takie słowa, jakie tutaj mówią do siebie ludzie, jemu chodziło właśnie o starcie Kasiusza z Marcinem Wrzoskiem, no to on by od razu łamał, że on ma gdzieś to wszystko. No wiem, bo poznałem go osobiście i wiem, że by łamał. I teraz chciałem zapytać cię oficjalnie, czy zawodnicy mają wpisane, że nie mogą nikogo uderzyć w kontrakcie? No jest to takie zapisy kontraktowe, bo wiadomo, że jeżeli coś byś zrobił komuś przed walką, no to stary, no to nie dochodzi do walki i wtedy no, jest duży problem i dla nas, i dla zawodnika. No i chyba widzowie by nie chcieli, żeby ktoś się łamał na konferencji, a potem by nie mieli walki, na którą czekają tak długo. No dobrze. Przewidziane wtedy kadry umowne. Jak duże? Duże. To jest 50%? Duże. To jest duże przewinienie. On nie chce tutaj wchodzić w szczegóły kontraktowe. Mnie to bardzo interesuje, bo ja, znając charakter... Dużo rzeczy interesuje. No tak, dlatego przyszedłeś do mnie, a nie do nikogo innego. Słuchaj, reasumując, uważam, że taki Marcin Wrzosek czy Artur Szpilka, zawodowcy, gdyby ktoś ich tak wyzywał, to raczej chcieliby od razu być. Dlatego mnie tak to zastanawia. No myślę, że tak. Dlatego mamy ochronę, która jest profesjonalna od wielu gal, chroni naszych zawodników i muszą na takie sytuacje być przygotowani. A dzisiaj widziałem, że co się stało, że Kasiusz się przewrócił na tym? Czy go popchnął Boxdel, czy co? Popchnął go Boxdel, a potem Nikola go tak pociągnął i wtedy Kasiusz się potknął. Przewrócił. Skomplikowany. Duży chłop, 145 kilo. Więc jakby pociągnął mnie, to też by poleciał. Pytałem go, czy chce walkę, ale to waży tyle, co Boxdel prawie. No tak, się okazało, że no prawie tyle tak. Wojtek, z czego widzowie mają się spodziewać jutro i powiedz to tutaj? Myślę, że widzowie mają się spodziewać tego, czego się nie spodziewają, bo to jest Fame MMA. Będzie bardzo dużo niespodzianek, mega dużo zaskakujących sytuacji. Ja sam na tą galę czekam bardzo mocno. Ona mi tutaj przypomina miks takich pierwszych gal, tych końcowych najlepszych. W Koloseum. Ale tu jest wszystko, czego po prostu pragnę i ja się strasznie jaram, więc czekam na to, a jeżeli chodzi o moją walkę, bo mnie nie zapytałeś, tak? A Boxdel mi to hejtera męczył. Tak, bo ja męczyłem Boxdela o to, żeby cię męczyło o to, więc on cię męczył o to. Dobra, najpierw teraz przygotowuję się z Radkiem Słodkiewiczem, Konradem Repeckim i Andrzejem Kaczmarkiem do zbudowania fajnej sylwetki, bo teraz taki mam cel. Robię masę, wagę,
dobijam do 93 kilo, a potem zobaczymy. Może być to hejter, a może to będzie ktoś... Dobijasz wagę na hejtera, który waży 70 kilo w butach. Ja teraz nie mam motywacji na przygotowanie się, jeżeli chodzi o sporty walki, ale oczywiście biorę go też pod uwagę, tylko daj mi troszkę najpierw zrobić to, co mi przynosi szczęście, stary. Czyli jeżeli ktoś pokonuje Rafoniksa dużo szybciej niż ty, to nie zasługuje na walkę z tobą. A nie chodzi o to, że zasługuje, ale poświęć teraz 4 miesiące swojego życia po to, żeby wziąć udział w walce, na którą nie do końca masz ochotę. Chciałeś walczyć ze starym Muranem. Kurwa, bo to jest większe wyzwanie. I budzi we mnie większe emocje. Hejter. Większą adrenalinę. Hejter to parterowiec, na którego nie zasłużyliśmy. Ja lubię bardzo. Nie budzi to we mnie... Hejter, wyzywaj go, powiedz mu wszystko, co o nim sądzisz. Wyzywaj mnie, stary, zrób to. Ale no... Ale stary, musisz wyjść wtedy 90 kg, bo ja teraz byłem mój cel. A ja po prostu chcę robić w życiu, stary, to, co lubię. Zawsze szedłem takim torem i zawsze, stary, Fame MMA powstało też z pasji. I możesz mi w to nie wierzyć, ale na początku nie spodziewałem się, że będę czerpał z tego takie zyski i uważam, że całe życie chcę robić to, co czerpie mi przyjemność. Dzięki za wywiad. Super. Ej.